Zdrowia dla widzów i święty odpoczynek racz im dać, Panie, dla tych wszystkich, którzy zginęli w tym samolocie ukraińskim. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, Stany Zjednoczone, Kanada, no i Wielka Brytania, w zasadzie oficjale, przedstawiciele, politycy czy tam fachowcy są przekonani, że ten samolot ukraiński był zestrzelony jednak przez rakiety ziemia-powietrze. To się stało w środę. No, mówią, że patrząc na ten lot, no to w zasadzie zniknęły te sygnały. W pewnym momencie to było parę minut. No i że są przekonani, czy wiedzą, że po prostu radar, który wysyła rakiety, śledził ten samolot przez jakiś czas. No jest to skomplikowane, bo badanie tych wszystkich wypadków, no to zasadniczo to prowadzi kraj, na terenie którego staje się ten wypadek. Później włączeni są, powiedzmy, te państwa, w których flocie lata ten samolot. No jest włączony później jeszcze firma, która produkuje te samoloty. No w tym wypadku to jest Boeing 737, także to sprawy są skomplikowane, no bo jednak te ataki teraz, czy ta atmosfera się troszeczkę rozgrzała do czerwoności po tym, jak grupa Irakijczyków w sumie zaatakowała ambasadę amerykańską. No tam były setki, tysiące ludzi. Amerykanie doszli do wniosku, że to wszystko jest synchronizowane przez Soleimiego, czyli Irańczyka, który akurat właśnie wylądował w Bagdadzie, no i jechał samochodem z lotniska, no i został można powiedzieć, zlikwidowany ze zdalnego sterowania. No i w odpowiedzi na to Irańczycy zdecydowali się zbombardować bazy amerykańskie. No tyle tylko, że powiedzieli to Finom, no i powiedzieli Irakijczykom, no i później jak już wszyscy wiedzieli, że atak nastąpi, no to oni zbombardowali to wszystko. No i parę godzin później, kiedy ludzie z reguły Kanadyjczycy, czy można powiedzieć Irańczycy, Kanadyjczycy urodzeni w Iraku, Irańczycy, którzy powiedzmy studiowali w Kanadzie, pracowali w Kanadzie i tak dalej, i tak dalej. No właśnie zginęły 63 osoby obywatelstwa kanadyjskiego. Trudno powiedzieć, ile ludzi miało, powiedzmy, nie wiem, co tam w Kanadzie jest, w Ameryce to nazywają zielona karta, a w Kanadzie też muszą mieć jakiś pobyt. Także na 180 osób, włączając załogę, no to tam mogło być powiedzmy 160 Irańczyków, także to jest dosyć duża tragedia. No dlaczego oni latają przez Kijów? No latają przez Kijów, no bo jednak są te restrykcje najróżniejsze i embargo, także że firmy amerykańskie nie mogą lądować, powiedzmy, w Iranie. Firmy, powiedzmy, kanadyjskie też nie mogą lądować w Iranie, no ale wygląda na to, że oni znaleźli sobie metodę, latają Teheran na Ukrainę, chyba do Kijowa, no i później stamtąd, nie wiadomo, czy lecą gdzieś do Europy Zachodniej, Londynu, Paryża, no i później stamtąd lecą do Kanady. No przypuszczalnie tak jest. No ale strasznie, strasznie dużo było akurat właśnie studentów. Było dużo studentów, no bo oni teraz mieli tą niby przerwę zimową, no i starali się wracać. Parę godzin po tym ataku
no to nie na pewno wsiadali do tego samolotu z jakimś strachem, no ale nie myśleli, że tak to się wszystko skończy. No i Trudeau, ten premier Trudeau, no mówi, że w zasadzie potrzebne są wyjaśnienia, że nawet jeżeli to jest przypadkowe, no to chce wyjaśnić. No tragedie są, no bo młodzi, bardzo dużo też młodych ludzi, niektórzy pojechali tam brać śluby, no bo tak jak w Ameryce, to jest tak, że Hindusi, jak przyjeżdżają, powiedzmy, tutaj studiować, no to oni raczej tam ślubów nie biorą z białymi chrześcijanami, tylko jadą z powrotem, no bo bardzo często dostają wiano, rodzice panny młodej płacą spore pieniądze, żeby jakiś Hindus wziął żonę, wziął jakąś dziewczynę czy kobietę za żonę, no i później oni im w zasadzie wyściełają wszystkie całe życie. No to i tak samo i Irańczycy. Irańczycy też wygląda na to, że jeżdżą, biorą śluby, powiedzmy, w Iranie. No i dużo zginęło. W Edmonton około 40 osób, no bo oni chodzą na studia na jedną z tych politechnik. No ale co jest ciekawe, skąd to się wzięło, takie wielkie ilości? W Kanadzie jest dużo, studia są dużo tańsze, tyle tylko, że gorsze do, żeby się dostać. Tam jednak są miejsca ograniczone, no i nie wszyscy proporcjonalnie kończą studia. Trudeau, kiedy doszedł do władzy, drugi raz w sumie, no to on uwielbia muzułman, uwielbia Arabów, powiedzmy, wygląda na to, że nienawidzi chrześcijan, no i popiera wszystkie te muzułmańskie narody, między innymi Iran. Irańczyków studiujących w Kanadzie jest teraz około 10 tysięcy. No i to się w sumie podwoiło w ciągu ostatnich paru lat. A cała Kanada, z tego względu, że cała ta biurokracja, cała ta budżetówka, można powiedzieć, cały ten system wykształcenia, no rozrósł się do dużych rozmiarów, ale potrzebuje sporo kasy, no to teraz mają takie plany, że chcą mieć do 450 tysięcy zagranicznych studentów do roku 2023. Także to jest nawet do 2022, to jest 500 000 studentów. No i tłumaczą właśnie, że to jest 22 miliardy wprowadza tyle kasy do dochodu narodowego na 2018. No i mówią, że to jest podstawowy taka kolumna podtrzymująca gospodarkę kanadyjską. Także wygląda na to, że ten socjalizm kanadyjski zbudowany jest tak jak kapitalizm, powiedzmy, w komunistycznych Chinach. Oni tam się rozwijają dzięki temu, że produkują te tanie badziewie, które sprzedają w Ameryce i w Europie. No, a tam większość Chińczyków, no to jest bida z nędzą. Tam chyba z 3% ludzi, no to ma 90% całej gotówki. Kanada teraz postawiła właśnie na studentów z Azji, z Bliskiego Wschodu, no i z Północnej Afryki. Sporo z nich studiuje, najgorsze w tym wszystkim dla podatnika kanadyjskiego jest to, że oni dostają spore zapomogi. Także dziwaczna taka spojrzenie na całą sytuację, że powiedzmy Irańczycy zestrzelili
cały samolot studentów irańskich, którzy w zasadzie kształcili się, czy pracowali, czy robili doktoraty w Kanadzie, no bo w Iranie od 40 lat, od momentu, kiedy Chomeini wygonił Szacha z Iranu, no to jest tam ten muzułmański zamordyzm. No i cały tam inżynierowie, doktorzy, naukowcy uczą się, no ale tam nie mają szansy. Nie mają szansy w tym kraju wiecznej wojny, no bo tam jest ta walka z tym imperializmem amerykańskim, walka z tym wolnym rynkiem, walka z zachodnią kulturą i tak dalej, i tak dalej. Teraz jest druga, trzecia generacja już rośnie tych młodych ludzi, którzy oni nie znają innego świata, no ale ta śmietanka, znają życie, która ma połączenie, no i pieniądze, no bo jeżeli ci studenci dla Kanady mogą wsadzić 22 miliardy, no to jednak płacą spore pieniądze. Smutna sytuacja, zobaczymy, do czego doprowadzi to wszystko. No, możliwe jest, że Irańczycy po prostu pęknie im żyła, no i cały ten muzułmański zamordyzm po prostu się rozwali, no bo oni zrobili tą pokazówkę z tym strzelaniem, no ale te eksportowanie wojny na do Afganistanu, do Arabii Saudyjskiej i tak dalej, przez tych ludzi, którzy zlikwidowali Szacha, chyba się już skończy. Wygląda na to, że to wszystko upadnie. Ta nienawiść sztucznie rozbudowywana przeciwko Ameryce. Szczególnie, że Trump w swojej wypowiedzi powiedział, że on czeka na roztropnych ludzi w Iranie, żeby zaczęli rozmawiać. No i to jest w zasadzie takie podpowiedzenie, że te 40 lat tych wariatów nieogolonych, no to już najwyższy czas, żeby młodzi ludzie wzięli stery w swoje ręce. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego zdemonetyzowanego filmiku.